Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was w drugim już dzisiaj odcinku z Mafii 3. I tak, no, zakończyłem sobie tamten odcinek, wyłączyłem grę, chciałem się pobawić sobie z tym oknem. Okazało się, że zapomniałem zainstalować sterowników. Tak byłem zafascynowany grą, że wiecie, mówię, już będę grał. Lipa, bo się X-em wchodzi i wychodzi. Ciężko się będzie przestawić po GTA. Tak, musiałem tu dojechać jeszcze raz i ktoś zaparkował na moim miejscu. O ile policja i reszta było wszystko w tym tak samo, tak. Tu mi ktoś zaparkował, niestety. Dobra, wchodzimy do samego. I finally went somewhere they knew how to cook. Welcome home, son. How are you? I'll be better once I get some of that shine in me. I always did love corn whiskey. I would like to make a toast. My father used to say that the real worth of a man came from the mark he left on the world. When Lincoln first told me he was joining the military, I was against it. Too dangerous, I say. Let those people fight their own war, I say. But then I realize Lincoln needed to go out and make his mark. And that's precisely what he did. I'm so, so proud of you. Paul Lincoln, bienvenue à la maison. Paul Lincoln, bienvenue à la maison. Good to see you. You're so good. Nice seeing you, Lincoln. Oh, I kept you in my prayers. I really appreciate that, Father. Now who wants to get shit-faced? Woo! It's hard to explain what it's like coming home from war. Elation. Fear. Imagine being trapped in a dark room and there's no way out. And every fear, every nightmare you ever had is in that room with you. And there's no escape from any of it. And then, one day, a door opens, and you're free to go. Just like that. The thing is, you made your peace with your terror and your fear of death. And now part of you is afraid to leave it behind. But what choice do you have? Every soldier has to walk through that door. One way or another. Man, whiskey's going hoy in the morning. Hell, man, just sleep it off. The room's the same as you left it. I'm gonna take the basement. The basement? Why the fuck you wanna crash down there? I'll see you in the morning. Man, that wall must have really fucked you up. Połóż się spać. Wiecie co, po wojnie się nie dziwię, że on chce spać w piwnicy, bo to jest pewnie twarde wyrko. O, a co my tu mamy? Niecenzuralne rzeczy. Playboy. A nie, w miarę cenzuralne, dobra. No. Sądzę, że YouTube mi to wybaczy. Tutaj mamy, co my tu mamy? Obraz Vargasa. Delary Hollow. Nie wiem, czy nie pomyliłem w poprzednim odcinku imienia, ale to jest Lincoln, nie Clinton. Coś mi się wydaje, że mogłem tak zrobić. Przez przypadek całkowity, wiecie. No już człowiek zajarany grą. Mogę tu jeszcze coś znaleźć ciekawego, czy już raczej nie? Coś mi się podświetli. Duża ta piwnica. Sorry, ja mam jeszcze jakiś taki exploring po pozostałych grach, tam Prider i tym podobne.
Mamy dzionek. Tak, widzicie, on ma koszmary. Jakby poszedł spać do całkiem miękkiego wyrka. Chociaż to jest takie w miarę materac jeszcze. Patrzcie, dosyć gruby, nie? To sądzę, że po prostu było tak, jak to tam w Kapitanie Ameryce mówili, że jak śpisz na miękkim łódku, to jakbyś się zapadał gdzieś tam i po prostu mają taką swoją traumę żołnierze, nie? We barely have two nickels to rub together, now we paying for all that food. Jesus Christ! Watch that mouth of yours. We wouldn't be in this mess if you would have listened to me. What mess? It's not something you need to worry about, Lincoln. I got it under control. Under control? God damn it, you need to open your eyes. Boy, I'm not warning you again! Have it your way, old man! Let him be. He needs to cool off. You mind telling me what's got him so riled up? We've been having problems with the Haitians. But like I say, I got it under control. Well, truck's all loaded up. I figure we got enough out there for... Should I come back? In honor of your returning to us safe and sound, I made a donation to Father James here. Supplied him with food he can hand out to some of our needier family. I was hoping you'd lend me a hand, Lincoln, and give you a chance to see the neighborhood. This thing with the Haitians, how serious is it? Ah, you know Ellis. Someone looks at him the wrong way, he's on them like a wet dog. Like I said, I can come back. Nonsense. Lincoln needs to get out. Enjoy the day. Besides, be good for the two of you to spend some time together. Mm. Gone. Those people waiting on their food. Oh, I saw Langan a couple times once he was first back. He told me he wanted to leave town, head out to California. Now, he had a friend in the service who could get him a job working at the Mare Island shipyard. And the only reason he came back was to tell Sammy and Ellis goodbye. But then he found out about the trouble Sammy was having with those Haitians. So he decided to stay and help. Those Haitians, they are bad news. No talking Lincoln out of it. Whatever else he might have become, Lincoln was always loyal. Okej, okay, zaczynam rozumieć, że to jest po prostu historia opowiedziana przez tego ojca. Widzicie, on tutaj był taki młody, nie? A tam już taki dosyć stary to opowiada. Weldon, most likely. 3-month apprenticeship to start, then the union lets you in. You tell Sammy and Ellis? Not yet. I'm gonna wait a few days. Didn't want to spring it on them since I just got back. Well, they won't like to hear it, but they'll come around. You need to do what's best for you. Go ahead and start serving those folks. I'll be back. Podaj gumbo. Co to jest gumbo? Gdzie jest gumbo? Halo. A, tu mam podejść, dobra. Give Sammy my best, Lincoln. Yes, sir. Wszyscy mnie tu znają, czy mi się wydaje? Fajnie, podajemy zupę. Warm meal, warm heart. Full show. Ja tak będę to mieszam, czy muszę coś naciskać? Thanks. Good morning. Podaj gumbo. A dobra, tutaj mam X mi się pojawił, go nie zauważyłem w ogóle. Jakby był przy garze, to bym go zauważył, tak? Couple days back and they already got you working? I'm happy to do it. Means a hell of a lot to all of us. No ja się domyślam, no wtedy wiecie, no bądź co, bądź Afroamerykanie nie mieli lekko. Na pewno zdarzały się jakieś biedniejsze jednostki. A ci, którzy umieli sobie radzić, to raczej robili wszystko nielegalnie. Run, Regine! Boss, they're done with you, Lincoln!
A mamy jakąś broń? Przeskok przez osłonę. Lewa gałka i Y. I co, do nich mam tak po prostu podbiec? Łohu, dobra. Widzę, że... Ej, ten ma broń. Halo, frajerze. Tak się nie robi. Nie wiem, podniosłem broń. Ale goście byli miękkie fryty. Dwa strzały ich nie ma. Papa Doc Duvalier was elected president of Haiti in 1957. By 1959, he had created a secret police called Tonton Macoute, and people started to flee. Most of them settled in the southern United States. Now, mixed in with the good, hard-working people were hardened criminals. They formed the backbone of what became the Haitian gang. Now, Lincoln found out they set up in the swamps and were led by a man named Baca. Yeah. You and Father James done already? You got jumped by the Haitians. It's time you level with me. Tell me what's really going on. Yes. I suppose it is. Six, 7 months ago, folks in the hollow started getting robbed. Money, jewelry, things of that nature. Didn't take long for us to figure out it was the Haitians. Then those bêtes on velour started going after the lottery. How much money are we talking about? How much? Enough that we're in deep shit with Sal Marcano. Haven't kicked up to him in 3 months. Jesus Christ. If I deal with them, that gives us time to settle up with Marcano, right? Let me worry about Sal. He and I go way back. But this thing with the Haitians... It's time for it to end. You and Ellis need to handle it. How are we gonna find them? Back in the 20s, folks used to pull salt out of the bayou. They even built themselves a little shanty town. When the Depression hit, they abandoned it. That's the only place this could have come from. We're gonna need guns and ammo. Call this number. Do it away from here. No sense tipping anybody off. Or we could sweep the hollow, track down and kill every last one of those cocksuckers, then we wouldn't have to worry about it. The last thing folks in this neighborhood need to see is colored people killing each other. Do this quiet. Away from here. Once we eliminate whoever's running the show, the rest of them will go down on their own. Trust me. All right, soldier boy. I'll follow your lead. Be careful here. Those Haitians are a hard people. Do not ever underestimate them. Celui qui sait diverse sait suscite hostilité. Okej, czyli będziemy mieli prawdopodobnie pierwszą rzeź jakąś w tej grze, taką większą. Okej, gra się sama wyłączyła. Okej, ja nie steruję tą łódką. Podpłyń do przystani. Gra mi się sama wyłączyła, nie wiem dlaczego. Nie wiem, czym to było spowodowane. Nie wiem, czy ja to robię w miarę cicho. Znajdź Bakę, ale czy... Dobra, mam nie ściągać uwagi. Dobra, mam się skradać. Pozostań w ogrocie, kiedy szukają, aż tam czujność jakaś zniknie. No spoko, mogę ich sobie eliminować, zawsze to jest łatwiej, nie?
Sans did. Him, Ellis, and the other one. Lincoln Clay. He's the one. This time he won't get away from us. Papa Legba, open the gate for me. At your bon leg. Pewne jest to, że mają broń, a ja sobie będę podnosił oczywiście. Dobra, tam mi się coś zamieniło. Schowam ją na razie. Jak się chowa broń? Halo? O, muszę wejść w kółko i sobie to kliknąć, co? Dobra, tam zaczyna ktoś łazić. Oni się tam rozeszli troszeczkę. Dobra, to mi w sumie tylko ułatwi sprawę. Sobie podejdę do następnego bombla. Tylko wiecie co, poczekam aż tamten sobie przejdzie. Tak przywarłem do tego, aż zadzwoniło. Nie wiem, czy on robi jakieś takie standardowe kółko, czy nie. Wydaje mi się, że tak. Raczej tu nie zejdzie. Okej, dobra, znajdź bakę. Ten coś tu już tam zaczął niby podejrzewać. No jestem za nim, on mnie w ogóle nie widzi, nie słyszy, a ja go sobie utulę do snu. Mogę też zabrać taką broń sobie. Mam te kilka slotów, tylko ja to chyba będę musiał odblokować w postępie gry, żeby móc nosić więcej broni po prostu. Mamy tutaj bramę, ja to mogę otworzyć? Chyba nie, nie mam tego łoma. A niby go dostałem na początku, gdy mi go zabrali. To było chamstwo. Dobra, jest tu ktoś jeszcze? Dobra, na razie nikogo nie widzę. Tam jest na pewno ktoś. Wiecie co, ja bym zszedł na dół. Zobaczył co tu się dzieje. Nie wiem czy to jest dobry pomysł. Nie no, tutaj jest tylko łódka. Mogę jakiś automat podnieść. Nie wiem czy to nie będzie lepsze za tamtego Barkera. Nie wiem czym był Barker. Też jakaś taka strzelba, ale to jest automat, no to... Może chciałem tylko schować broń, a to muszę kliknąć, a nie przytrzymać, dobra. Się nawet dobrze sobie tutaj zszedłem. Jest też młotek, ale młotka nie mogę podnieść. No to szkoda trochę. Dobra, tam jest jakiś następny koleś, co sobie obserwuje, co? Tam jest kolejny. Przywarłem. Ten sobie wylazł. On sobie gdzieś pójdzie, pogada sobie z tamtym, czy co? Aha, dobra, jeden sobie poszedł. No to w sumie nawet wiecie, no dla mnie to dobrze. Gwizdanie. Możesz gwizdać, aby rozpraszać zgrupowanych wrogów, lub podciągać ich od jakiegoś miejsca. Gwizdanie, przytrzymaj w lewo. Teraz to ja się tu przykleję. Czy będzie tekst odwrócony w miarę? Chyba tak. Nie wiem, jest tu ktoś? Nikogo tu nie widzę. Tamten poszedł gdzieś tam w ogóle za tamten barak. Dlatego fajnie było sobie, wiecie, od razu podejść. I gościa sobie tutaj wciągnąć, nie? On tak, o Jezu, to jest piękne. I pyk, i koleś jest tutaj, nie? Dobra, widzę, że to nie jest jakoś mega strzeżone. Może będzie, jak ty zacznie łazić i zobaczy te wszystkie ciała.
zaczną węszyć, wiecie. Ej, ludzie nam znikają, ale w sumie tutaj nie mają żadnych radyjek, nic nie mają, także... Gdzie bym się schował, gdybym był jakimś baką? Tam jest kolejna grupka ludzi, jest ich już trzech. Robi się coraz więcej przeciwników, tam są kolejni, widzę. A baka jest gdzieś tam, już widzę jakiś... jakiś obszar tam na żółto zaznaczony. Może coś oznaczać, może to są jakieś bagna, nie wiem. Nie wiem, podejdę sobie tutaj. Będę musiał koło nich przejść w jakiś sposób, ale... Nie chcę na siebie zwracać zbyt wielkiej uwagi. Dobra, jest ich tu czterech, co? O, jeszcze lepiej. No nie przejdę sobie tak po prostu w tamten rewir. Fajnie też by było, wiecie, pójść tam w tamtą stronę i sobie tego jednego bąbla, co tam był, zdjąć po prostu. On może nabruździć, wiecie, taki przyczajony tygrys, ukryty walec, smok. Ja tutaj mam takie bardzo, wiecie, fajne osłonki po prostu porobione, jakby były dla mnie. Tam jest jeden bąbel, jakbym doszedł do tego domku, to by było spoko. Bym sobie go pewnie mógł zajść od tyłu i go sobie bardzo ładnie powalić. Sądzę, że mi się to uda bez większego problemu. Gorzej, że tam jeszcze ktoś łazi, nie? Ja tam sobie łazi tam, to najlepiej by było poczekać, aż... chcę to zrobić w miarę po cichu, nie chcę, wiecie... robić niepotrzebnego alarmu. On sobie przejdzie w tą stronę. Pewnie pójdzie tam i wtedy będziemy mogli sobie tego zdjąć po cichu i tamtego sobie zdjąć po cichu. Holy shit. Jest szukanie. Wejdę na górę, tu mnie nie znajdą. Przynajmniej ja bym się tu nie szukał, nie? Dobra, nikt tu nie idzie, tam się coś rozpierzchło. Patrzcie, wlazł tutaj i zlazł. Ciekawi mnie, jak bardzo Lincoln, Boże, prezydencie, aż mi się amerykańscy wszyscy przypomnieli, jest podatny na upadki. Będzie tak sobie epicko zeskoczył na gościa. By się zrobiło dość ciekawie, nie? On tutaj szuka i nie wie, czego szuka chyba. Tamten się odwrócił w złym momencie i widzicie, wszystko mi zepsuł. Ale dwóch powaliłem, no nie ma to tamto, no dwóch powaliłem. Trochę mi się zejdzie z tą misyjką, patrzę. Gdzieś polas... Wow. Polas gdzieś w złe miejsce całkiem. Ja go teraz muszę, wiecie, iść odszukać. Go sobie powalić, bo będzie mi tu bruździł, bo on mnie szuka, nie? Dobra, nie zaczął się drzeć, to jest spoko. Jest chyba jeden z tej czwórki, co tam stał, nie? Dobra, oni mnie tu chodzą i szukają. Tak to przynajmniej wygląda. On tu podejdzie? Zaciekawił się mną? Patrzcie, on tu podejdzie chyba.
stop until we find... No nawet to miło wyszło, no. Podszedł do mnie sam z siebie. No tam jeszcze dwóch bombli, oni chodzą i szukają, co? Podejdzie tu kolejny? To było zbyt piękne i zbyt proste. I dalej za osłonę. No po prostu miło mi w tym momencie, no oni tu podchodzą. No i są dla mnie normalnie, wiecie, no piękną zwierzyną. On się tu ciekawi, nie wiem, czai się i podejdzie następny, no patrzcie wy na to. Bo co, bo oni tu poszli i zniknęli? Tak działa AI w tej grze? No, czy wy to widzicie? Mam tutaj trzech gości, w tym jeden... Jeszcze ktoś mnie tu widzi? Ktoś mnie szuka? Ej, no jeszcze jeden tu podejdzie. No nie, no to są jakieś jaja. Halo. Mam tu czterech gości i jeden się zbugował. Dwóch straciło w ogóle głowy. Nie wiem czemu. No jeszcze jeden niech mi tu podejdzie. To w ogóle ja nie będę miał gdzie stać zaraz. Ej, no i ktoś tu idzie. Dobra, wymordowałem pięciu hejdańczyków w jednym miejscu. Szukanie. Jest jeszcze jeden bombel chyba został. Nie wiem, przynajmniej tak rozgminiam te znaczniki tutaj. I on też tu zaraz podejdzie, coś tak czuję. Nie, no wiecie co, aż zmieniłbym lokalizację, ale czuję, że tak, on tu idzie. On tu idzie. Ja mam dziwne wrażenie, że powoli, że gra się zbugowała. Ktoś jeszcze? Ej, ilu ich tu jeszcze będzie? Ile jeszcze do mnie podejdzie? Co? Ej, wiecie co, mam powoli chęć to sprawdzić. Ja tutaj mam już masę ludzi. Część potraciła głowy. Chyba, że mnie zajdzie jakiś cwaniaczek z drugiej strony, to gorzej. Nie, no idzie tutaj, no. Zupełnie jakby wiedzieli, że ja tu jestem. W tym miejscu dokładnie. I przychodzą do mnie. I teraz tutaj, jak tego gościa zdejmę stąd. To jest po prostu piękne. Oni do mnie podchodzą, ja ich zabijam, a oni do mnie dalej podchodzą. Skąd oni idą? Oni wszyscy stamtąd idą? No bo tutaj mam, że ktoś mnie jest ten, że ktoś tu idzie. No oni idą, oni po prostu idą w tą stronę i mnie cały czas szukają, a ich cały czas zabijam. Jestem po prostu na dobrej ścieżce dojść do Baki. Tak mi się wydaje. Nie, wezmę, tutaj jest jakaś apteczka.
zawsze lepiej mieć dwie apteczki niż żadnej. Znaczy miałem jedną w sumie. I czy aż wybiłem wszystkich, co tu mogli być tylko? Powoli odnoszę takie wrażenie. Oni nam sobie przychodzili, bo mnie szukali. Oni sobie szli wszyscy w jedno miejsce. To jest takie trochę, wiecie... No chyba wydusiłem po prostu wszystkich, no. Gdzie bym był Baką? Gdzie bym się schował? No schowałbym się pewnie w takim budynku jak ten. Jest dosyć duży, nie? Pasek zdrowia. Mhm. Zastrzyki adrenaliny. No, no właśnie to zrobiłem. Tylko, że chciałbym go zabić gościa ręcznie, nie? Jakieś przesłuchanie? Fuck you! Uwolnij mnie! Fuck you! You made a big mistake going after the Hollow. The Hollow! Złama twoje życie! Kawał! Twoje to! Błakuję! Splatam za to, white man! The man you're talking about took me in when I had nowhere else to go. You are no better than you! Ale on jest postrzelony, a ja go pobiłem. Pierwszy błąd gry, taki dosyć poważny. Powinienem wejść inaczej i od razu do niego strzelać. You get the costume! You fucking pig! Damn you to earth! Take it easy! Take it easy! Take it easy! He kept me in there. Locked in there. Day and night. Beat me. Use me! I kiss you, motherfucker! You and your entire goddamn family! He's dead! He's dead! He can't hurt you anymore. It's over. Over? Over! This is never going to be over. Pajam! Fucking Haitians. How big are your balls, asshole? Sammy's boy is in there. The day is the day you die. Let him hit me now. Dobra, gdzie oni są? Oni tu ewidentnie do mnie strzelają. O kurwa, koktajlami rzucają. Rzut, przytrzymaj prawy bumper, rzut, puść, anulowanie B, aha. Spoko, fajnie, że tego nie mam ogólnie. Dobra, X-em się przeładowywuje, to spoko. Ktoś tu jeszcze do mnie strzela. Oła. Gdzie się schowałeś? Nie wiem, czy to go sięga. Trafił mnie. I umarł. Czy to jest wszyscy? No już nie mam walki. To jest chyba wszystko. Mogę sobie z nich pozbierać amunicję co najwyżej. Nie wiem, czy dalej ktoś coś będzie. O, są mołotowy. Mogę sobie podnieść jakiegoś. Aha, dobra, automatycznie mi się dodały. Spoko. Nie wiem, to jest chyba więcej. Nie, 30 amunicji. Tu też jest mało. Dobra, wszędzie nie jest ogólnie za wesoło z tą amunicją. Dobra, dwa strzały. Dwa strzały z pistoletu wystarczają. Tak czy nie? Kurna, nie jestem teraz pewny. No teraz to już na pewno koleś padł. Nie, nie padł. Ała, ała, ała.
O kurwa, ja już nie mam tych apteczek. Czy jak odczekam chwilę, to czy... A ty się chowaj, Clinton. Clinton? Nie, Lincoln, kurwa. Przynajmniej dobrze, że nie podchodzą do mnie, nie? A nie, to trawa jakaś, kurwa, ja w to strzelam. Dobra, przynajmniej on odzyskuje jakąś część zdrowia, nie? To jest o tyle dobrze. Odzyskuje jeden pasek. Kurwa, czy ja ich stąd ściągnę? Jestem chyba za daleko. Poszedłbym bliżej, ale się trochę boję o swoje życie. Chociaż amunicji też nie mam za wiele. Dobra, YOLO! Jezu, to jest, wiecie, to jest już takie granie na bardzo YOLO, że tak powiem. Nie mam żadnych apteczek i tak ryzykuję. I nam powinien tam obrywać chyba, nie? Nie, no muszę podchodzić bliżej, bo inaczej to nie widzę sensu w ogóle ze strzelania. Ła! No widzicie, tutaj byle postrzał, no i jest prawie po mnie. Nie, chyba w końcu tego z... karabajnem rozwaliłem. No ale się oczywiście pojawia druga pod... kurwa, ej. To celowanie coś... O, sam się podpalił. Tam oberwał, nie? Dobra, nie żyje. No cienko z amunicją. Bardzo cienko. Mam jeszcze 90 metrów, żeby... Holy shit! Dobra. Cienko z amunicją i cienko ze zdrowiem. Wybieg na mnie. I oni się tu wiją z bólu ogólnie. Tam ktoś dalej strzela. Dobra, mam jakiś kolejny automat, ale to są tylko 4 kule. Tych nie zabiłem. Ale oni chyba się wykrwają i nie wstaną. W sumie mam molotowa, ale nie wiem jak nimi rzucać. Dobra, gdzieś tu był jakiś bombel. Mam 3 pociski. Dobra, tamten chyba dostał tyle śrutu, że nie wstanie. O Boże, zaraz będzie chyba, nie wiem, 45 minut odcinka. Zanim ja stąd wyjdę, to się jeszcze zejdzie. Bardzo cienko z amunicją, to mnie najbardziej boli. I czy oni tu podejdą? Mogliby podejść, bo mam broń dość średnio dystansową. Dobra, oni chyba nie wiedzą, że jest szukanie, nie wiedzą, gdzie jestem. To jest bardzo na moją korzyść. Czy oni będą teraz do mnie podchodzić, tak jak wcześniej fajnie to robili? Chyba to będą robić właśnie, no to są... Ej, no gamonie, to jest... AI to jest trochę zwalone tutaj. Niestety. Niestety, to muszę spostrzec. AI jest troszeczkę zwalone. Nie wiem, czy to się ma poziomem trudności, na przykład.
Nie zdobywam też jakoś za specjalnie amunicji. Jeszcze ktoś tu idzie? Jeszcze ktoś tu podejdzie. Dobra, jeszcze jednego sobie zdejmiemy tak po cicho. Może trochę amunicji mi się chociaż odzyska. Automatycznie mi się uzupełnił magazynek w pistolecie. To ciekawa opcja. Nie wiedzą, jak nie wiedzą, gdzie jestem, jest szukanie, to znaczy, że będą do mnie podchodzić, ja ich będę mógł mordować. Tak mi się wydaje. Okej, no dawaj kolego, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Którędy ty podejdziesz? Tędy podejdziesz, tak? Proszę bardzo. Amunicja się sama zbiera. No to mi się podoba, no. Tak leżał wcześniej jakiś karabinek. Nie wiem, czy on tu jeszcze jest. Nie wiem, podejdźmy bliżej może jakoś. Mamy jeszcze 45 metrów do przejścia. Nie widzę na razie większego niebezpieczeństwa. Jak on ładnie przywiera do tych ścian. No to mi się podoba, no. Tylko, że... no to AI, Jezu, jak ono boli. Dobra, niestety muszę się przerzucić na pistoleros. Tu mnie przylukał jakiś bąbel. Czekasz na mnie? To się naczekasz. Gdzie on tam jest? Nie widzę gościa. Ma tam jakiś łazi. Znowu jest szukanie. Czy on znowu do mnie podejdzie po prostu? Nie, cofnął się. Czy ja sobie zgarnę amunicję? Zgarnę sobie na pewno tego trencha. No dobra. Szpitalamy stąd. Czyli rozumiem, że... aha. Ja wbijam sam do swojej fury i mam prowadzić, a ty? Spadamy stąd. Czy ktoś mnie będzie gonił, czy nie? No to jest pytanie, bo to jest takie, wiecie, trochę stresujące. To na razie póki co gra nie daje tej swobody, którą tak obiecali, nie? Gra nas przerzuca z misji do misji. Zobaczymy, co się stanie teraz. Czy już będzie ten wybór taki. No w GTA 5 początek też tak się w sumie zaczynał, że mieliśmy coś wymuszone po prostu. Nie mieliśmy jakiejś takiej specjalnej swobody. We all go sometime, right? I suppose. But Ellis, we don't need to talk about... I pray that Pops outlives the both of us. But if he doesn't, every motherfucker in the Hollow's gonna be looking to us or gunning for us. Jezu, just saying, nic nie widzę, jest ciemno. Yeah, well, that's not something we gotta worry about right now. So just cool it with your grand plans, all right? Yeah, all right. Wiecie co, ja wcześniej, jak patrzyłem na prędkościomierz, to patrzyłem na tą kreskę nad licznikiem, a to... To jest obrotomierz, a nie prędkościomierz. Jak się później zorientowałem. Ale w sumie, wiecie, fajny taki klasyczny licznik, nie? Ale przynajmniej jest licznik. To jest już, wiecie, tak to było w każdej mafii, że licznik działał. Także fajnie. W GTA mogliśmy zobaczyć, ile jedziemy dopiero po wprowadzeniu pierwszej osoby. A i tak jak się tam patrzy na te wyniki, co kręcą te fury, to takie tam 140 mil, nie? Jakieś super auta. No dla mnie to jest, wiecie, no na super auto to jest mało, tam 200 coś mil, nie? To tam ponad 300 na godzinę wtedy wychodzi, to jest spoko. No a tutaj takie w miarę 60, tam nie, 120 mil chyba tym leciałem. Czy tam 110, nie jestem pewny.
Dobra, gra nam daje garaż, a to oznacza jedno. Bang Lincoln didn't understand, or maybe want to understand, is that for a man like Sammy, there's always gonna be more Haitians. Now, if there wasn't someone going after Sammy, then there was someone else forcing him into a bad situation. It was never going in. That's how Mankin ended up working for Sal Marcano. You were right about those Haitians being down by that old salt mine. They won't be bothering us again. It was a mistake sending you down there. I should handle my own business. This isn't any different than what I was doing before I left. You probably don't know this. But every night on the TV, right after the news, they show the names of all the boys killed over there in Vietnam. I'd be sitting in the kitchen eating my supper, watching that list scroll by, wondering if today is the day I finally see your names. But you never did. Nothing happened to me. There's only so much luck down the well. Sooner or later, pull up that bucket, there's nothing in it. So, what are we gonna do about Marcano? Pay him his goddamn money one way or the other. Lottery gonna be enough to cover it? The lottery? No. But Sal called a bit ago. Wants you to meet him at the country club. Says he's got something in the works. Square things up between us. The only black folk allowed in there to help. Now, they may not like it, but they're not gonna say no to Sal Marcano. He says you get to come in, you get to come in. Fine. Always did want to see the inside of that place. You need to do whatever Sal asks, yeah? For all our sakes. Yes, sir. Okej. Dobra, widzicie, no cały czas nam na razie gra nam na coś wymusza, ale to jest chyba kwestia całego samouczka. Widzicie, tam mieliśmy adrenalinę, później chowanie się, jak się używa apteczek, mołotowów. Sądzę, że czegoś jeszcze gra będzie chciała nas nauczyć i dopiero da nam jakąś swobodę. A dzisiaj to było na tyle, także dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, bye bye.